Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w grze Call of Duty Black Ops 4. Słuchajcie, weszła nowa operacja, nowa, bardziej można powiedzieć ciąg dalszy, operacja Spectre w akcji i wydarzenie Dni Lata. Czas oczywiście na tą operację to 34 dni na 50 poziomów i teraz zobaczymy się, co w tych poziomach jest. Talizman broni, zagrajmy w kraba. Wiem, do czego to zmierza. Znaczy się pozostawię tutaj pewną osobą do domysłu, które wiedzą, o co chodzi. Dobra, co my tu mamy? Jakieś tam gesty, malowania. Co to jest? Pułapka na turystów. Niestandardowy strój barwy wojenne. No, akurat stroje mogę przygarnąć. Nurek bojowy dla Rikona. O, to wygląda akurat całkiem przyzwoicie, muszę przyznać. Tak rzeczywiście pasuje. Dalej, to nie ma nic ciekawego. Na 25 jest łapówka na broń. Porantowa na broń zasięgowa lub MK2 z zapasów, bez duplikatów. Okej, okay. Trochę średnio mnie to. Dalej, Muntwa, niestandardowy strój barwy wojenne dla Spectra. Tutaj mam, o, Sahara, niestandardowy strój dla Outridera. Na 40 ciemne żagle, niestandardowy strój i barwy wojenne 0. Taki trochę piracki trochę. Przypomina mi się, jak grałem w Assassin's Creed 4 Black Flag. Na 45 mamy żarłacz biały dla Ajaxa. Nie no, to akurat jest biedne, naprawdę. I nowa broń na 50. Vendetta. Samy powtarzalny karabin snajperski. Największa szybkość strzelania w klasie i pomniejszy magazyn. Jak 3 trafienia eliminują przeciwnika. Bzdura. Oczywiście wiadomo, że każda broń tak naprawdę potrafi zabić na strzał w rzeczywistości. Natomiast no oczywiście to jest granie. I 50 to jest maksymalnie. 34 dni, żeby zdobyć Vendettę. O, dobra. Przy okazji, zobaczmy, co tam mamy w menu stwórz klasy. Czy mamy jakieś nowe broni? Coś mi nowe. Co to? Aha, czy teraz mogę sobie wybrać pomiędzy tym, co ma. Aha, tutaj mam ten. Taktyczne. Okej. Tutaj nowe. Pewnie to mi tego odlawa, ta. Vendetta, sam powtarzam, tak wygląda. Maga pociski w magazynku 20, obrażenia słabe, natomiast jego zasięg jest dość duży. To mi wygląda, sama Vendetta wygląda mi na mocno zmodernizowany karabin M14 EBR. Czy też już nawet właściwie M21 EBR. Kolbą składaną, metalową kolbą składaną, celownikiem o dość dużym powiększeniu, chyba bodajże to jest 24 albo nawet 36 razy, a magazynek chyba taki standardowy, tylko już nieco podpięty trochę pod kątem, nadal pudełkowy, ale no, mod operatora dwójnóg. No, czyli pewnie dwójnóg będzie wystawał gdzieś tutaj na tym, na końcu. Czy w broni dodatkowej coś mam? No to mówię, tego nie chciałem używać. Broni dodatkowej nie, nic ciekawego nie mamy. Nagrody za serię się niewiele zmieniło. Tutaj też się niewiele zmieniło w zapasach. O nie, a nie, przepraszam, mamy wyzwanie społecznościowe.
zdolność darmowego Grawa dzięki społeczności BO4 Graw, tak, czyli karabin Galil. Karabin szturmowy. Czy też powinien, jak to poprawnie się powinno mówić, karabinek szturmowy Galil. Znaczy się tego słowa nie lubię używać, karabinek szturmowy. Dobra, czym ja tutaj będę sobie grał? Ano, Swordfishem na pewno. Na pewno będę grał Swordfishem, gdyż mam drugi poziom broni. Tak więc dodatki są do niego po prostu zablokowane. Tak więc to będzie mój priorytet. A, wyszedłem więc później. Karabin taktyczny, właśnie, Swordfish. Tutaj mam karabiny szturmowe, pistolety maszynowe i karabiny taktyczne zrobione na maksa, poza tym właśnie tym Swordfishem. Tutaj Tytana też mam na maksa, tak więc myślę, że później zajmę się Hadesem. Później zajmę się Hadesem, jak mi się uda zrobić Hadesa, to będzie VKM750 albo Tiger Shark, czyli rekin tygrysi w przetłumaczeniu. Tak więc to są następujące plany. Są takie, że na pewno robię Swordfisha do końca, czyli miecznik, ryba, miecz. No po prostu miecznik. To jest... On chyba był w miecznik, sama nazwa, sama ryba chyba była. Człowiek i morze, coś takiego. Mogę się mylić, albo tam chyba, tam był Merlin albo miecznik, nie wiem. W każdym razie poprawicie mnie. No i później będzie Hades na pewno, na 100% będę robił. Tak więc to na razie są moje podstawowe rzeczy, które robić będę. No, a tutaj coś się zmieniło? Dzikie karty, nie widzę, żeby coś się pozmieniało. Dobra, zostawię sobie taki. Jeśli chodzi o specjalistów, też nic się nie zmieniło. Tak, czekaj, mam strój Ricona, zgadza się? Zgadza się. Dobra, to chyba by było na tyle. Muszę zobaczyć sobie jeszcze. Bo wiem, że którymiś z tych właśnie są sobie nie. Właśnie chyba tymi drzazgami w ogóle nie grałem. Oczywiście są jeszcze tam. Jeszcze te. No, jak to się nazywa? W trybie Blackout. Zombie to praktycznie nie ruszam, ewentualnie chyba tam robiłem je, żeby otrzymać te, Boże, jak to się nazywa? Wyleciało mi z głowy. No, jak to się nazywa? Weźcie mi, przypomnijcie proszę. No ten, dziadostwa. Jakieś tam rzeczy do tego. Jakie, żeby tam głównie po wizytówki. Dobra, 39 Echelon. Ja na spokojnie to wszystko, po prostu te całe 50 poziomów będę robił w tym. W czym? W... O właśnie, tu mam. W sumie wiecie co, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o te karabiny szturmowe, to w sumie MP40 mogliby to tak, to według mnie MP40 mogliby na spokojnie dodać do trybu multiplayer. W karabinach taktycznych te, tak samo te, ten karabin dźwigniowy SX model 07 Zweihänder.
mogę sobie spersonalizować, bo... Aha, tutaj mam dwie, no tak, fajnie. Vendetta, a właśnie, Vendetta teraz jest zablokowany. Tu ja mam jakiś arcydzieł. A no tak! Zapomniałem. Że do SG-12 przecież mam różne te. Mam wersję podstawową, mam wersję Mark II i mam arcydzieło. No zapomniałem, w ogóle za arcydzieło wpadło mi całkiem przypadkowo. To chyba sobie to arcydzieło ustawię, wiecie? Dobra, w pistoletach nic, tutaj z wyrzutni też nic. No to mówię, mogliby tego Zweihändera SX model 07 i MP40 dodać do tych... no spoko, do... czego? Do Multika i wtedy będzie naprawdę... byłoby całkiem fajnie. W ogóle wojna naziemna jest. Blackout z dwoma wrogimi drużynami walczącymi do ostatnich. Wyeliminujcie wszystkich wrogów, by wygrać. Odradzenia włączone do ostatnich dwóch zmniejszeń strefy. Dostępny coraz lepszy sprzęt przy odrodzeniu. No to może być ciekawe. Oddziały 4 graczy. Tylko 50 na 40. Boże, 50 na 4 przecież to wychodzi 12,5. Więc jeden oddział będzie taki dwuosobowy. Nie wiem, średnio mnie to mierzi, może w końcu uda mi się wykonać zadanie na Reznowa. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Tak czy siak, ja wracam do trybu wieloosobowego i robię to. Aha, oczywiście co 15 tych walizek będę robił stosowny film. No oraz przy okazji, jeśli będą... W międzyczasie też będę grać w Call of Duty WW2, będą tam wchodziły kontrakty, to te kontrakty po prostu będę wykonywał. Tak więc dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!